Po uporaniu się z wirtualnym Skyrimem czekało na mnie kolejne wyzwanie Bethesdy, przenoszące ich dobrze sprzedające się tytuły w realia wirtualnej rzeczywistości. Nadszedł czas, aby zejść do piekła, przywdziać zbroję Doomguya i skopać tyłki kilku wrażym demonom. Zaraz, nie gramy tu Doomguyem, tylko jakimś pracownikiem marsjańskiej korporacji? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a dzisiaj zajrzymy do marsjańskiej bazy zainfekowanej demoniczną zarazą w grze Doom VFR, którą ogrywałem na PC-cie z goglami Vive, a gra wyszła też na PlayStation 4 z PlayStation VR i podobno da się ją sposobem uruchomić z Oculus Riftem, ale ten oficjalnie nie jest wspierany, pewno z powodu rozpraw sądowych, które toczy ze sobą Oculus i ZeniMax, czyli właściciele Bethesdy. Tak, w Doom VFR nie gramy Doomguyem, a jakimś kolesiem, który wsiadł do windy w marsjańskim kompleksie i wysiadł na piętrze znanym jako ten krąg piekieł z różowymi demonami. Gość zginął, ale komputer wbił mu w głowę dużą strzykawkę i przeniósł jego świadomość do samobieżnego pancerza bojowego wyposażonego w zdolność krótkodystansowej teleportacji i rozdupczania legionów piekieł. Od takim tam sprzęt, który w marketach stoi między samodzielnymi odkurzaczami i skomplikowanymi ekspresami do kawy. Bo jak wiadomo, każdy lubi zabijać demony, popijając latę w środowisku wolnym od kurzu i alergenów. Jak już możecie się domyślać, z trzech VR-ów od Bethesdy, czyli Skyrima, Dooma i Fallouta 4, Zagłada jest jedynym, który nie jest przystosowaniem dokładnie tej samej gry do ogrywania w goglach wirtualnej rzeczywistości. Tutaj mamy nową kampanię i fabułę. Chociaż o fabule trudno tu mówić, bo cała opowieść to jakiś koszmarny banał o tym, że nasz protagonista coś tam naprawia, żeby wejść do piekła, zabrać cyberdemonowi jakiś akumulatorek alkaliczny lub żelowy i zamknąć portal. Efektem ubocznym tej fabuły są rozproszone po całej rozgrywce segmenty... Nazwijmy je manipulacyjnymi, a to musimy zhakować jakiś komputer, grając w prostacką minigierkę polegającą na naciskaniu przycisku w określonym momencie, a to obracamy jakieś soczewki, pryzmaty czy inne kryształki, aby gdzieś wycelować lasery, a to chwytamy w ręce gaśnicę, żeby ugasić jakiś mały pożar. Mam wrażenie, że twórcy Doom VFR słyszeli, że podobno w każdej grze VR musi być jakieś przełączanie przełączników i manipulowanie manipulatorami. Więc wsadzili to tutaj na siłę, aby całkiem rozwalało tempo zabawy. Te elementy manipulacyjne pasują do tej gry jak drewniany klocek do dziury w skafandrze astronauty. A szczytem wszystkiego jest scena, w której uruchamiamy jakiegoś robocika, aby przyniósł nam kartę otwierającą drzwi z pomieszczenia obok. Włączamy go, on jedzie sobie sam i nie ma go dokładnie minutę. W tym czasie stoimy jak idiota i patrzymy przez okno na jeżdżącego po serwerowni bota, szukającego karty i potem z nią do nas wracającego. Kto uznał, że minuta nieinteraktywnego gapienia się na coś takiego jest fajnym pomysłem? Przecież to jest równie atrakcyjne jak patrzenie na pasek postępu pobierania czegoś z internetu. Ale rdzeniem rozgrywki jest jednak rozdupczanie demonów. Doom VFR oferuje w zasadzie to samo uzbrojenie, które zawierał normalny Doom z 2016 roku, no poza granatami, którymi możemy rzucać lewą ręką. Te później zostają podmienione na trzymany w lewej ręce granatnik, aby pod koniec gry zmienić się w granatnik BFG, który zastępuje tu BFG z oryginalnej gry i działa bardzo podobnie. Nie ma tu niestety piły spalinowej, a brutalne zabójstwa odnawiające zdrowie, dokonywane z bliska na ogłuszonych demonach, zostały tu zastąpione telefragami. Jeśli demon zacznie się migać, wyrażając tym gotowość do bycia zmasakrowanym, możemy się wteleportować w niego, aby się rozpaćkał i upuścił nieco zdrówka. Telefragowanie demonów nie jest może tak satysfakcjonujące jak te brutalne kombosy, które Doomguy uskuteczniał na demonach w poprzedniej wersji gry, ale w kontekście gogli mają sens, bo tamte zabójstwa musiałyby blokować ruch, kamerę i odtwarzać gotowe animacje, odbierając kontrolę graczowi, który w goglach VR nigdy tej kontroli nie powinien tracić, aby grać komfortowo. Telefragi to sensowne zastępstwo, które przy okazji jest też nawiązaniem do najstarszych gier id Software. Domyślnym sposobem poruszania się jest tu teleportacja i póki co oficjalnie wersja PC-towa nie oferuje możliwości dowolnego ruchu. Chociaż oczywiście już istnieją mody, które to umożliwiają. Co ciekawe, w wersji na PlayStation VR podczas grania z kontrolerem Aim można podobno włączyć normalne poruszanie się, więc nie rozumiem, czemu tego nie dorzucili dla PC-towej wersji z goglami Vive. Niemniej gra została zaprojektowana z myślą o teleportacji, bez tego nie dałoby się w ogóle przejść niektórych fragmentów kampanii ani dotrzeć do wielu sekretów.
Początek zabawy jest dość spokojny. Giniemy, wracamy do życia jako robot, przechodzimy tutorial, walczymy z jakimiś podrzędnymi przeciwnikami. A potem nagle wchodzimy na pierwszą, odrobinę większą arenę i zaczyna się piekło. Gra ma totalnie gdzieś progresję poziomu trudności. Po paru zombimenach i impach nagle obrywamy falami impów, mankubusów i rewenantów, którzy rozsmarowują nieprzygotowanego na to gracza po ścianach. Początkowo przeniesienie Dooma do gier ogrywanych w VR wydawało mi się dziwnym pomysłem, bo przecież Doom jest tańcem. Tytułem, w którym ruch odgrywa kluczową rolę. A ruch jest właśnie tym, co w goglach jest problematyczne, może wywoływać mdłości i często jest rozwiązywane dość sztucznie, na przykład teleportacją, tak jak w Doom VFR. Sądziłem, że twórcy będą musieli uspokoić demony i otrzymamy Dooma w wersji geriatrycznej, naszpikowanego lekami uspokajającymi, ale nie. Potworki są tu tak samo energiczne, więc gracz musi tak samo pozostawać w ruchu. Efekt? Cały czas się teleportujemy. Naprawdę, praktycznie co chwilę. No i wykorzystujemy uniki, które można wykonywać w czterech kierunkach, naciskając brzegi panelu dotykowego na kontrolerze, czyli tak jakbyśmy używali krzyżaka na padzie. Jedynym w sumie koniecznym ułatwieniem jest to, że kiedy wciśniemy przycisk teleportacji, czas w grze zwalnia tak bardzo, iż prawie staje w miejscu. Dzięki temu możemy na spokojnie wybrać cel kolejnego skoku i ten następuje dopiero po puszczeniu przycisku. Nie możemy tym na długo zatrzymać gry, bo czas spowolnienia jest ograniczony i nie da się tego spowolnienia używać jako bullet time'u, bo akcja jest prawie całkiem zastopowana, więc nawet jeśli wystrzelimy z karabinu, to możemy nie doczekać, aż kula doleci do celu przed upływem okresu spowolnienia. I ten system w zasadzie działa, chwilę zajmuje przyzwyczajenie się do niego, ale jak go opanujemy, okazuje się, że chwilowe spowolnienia przy teleportacjach pozwalają zorientować się w otoczeniu, ale nadal nie na tyle, aby się odprężyć i wymuszają pośpiech. I tak skaczemy sobie, strzelamy, wybieramy z całkiem wygodnego koła broni pasujące do sytuacji spluwy i mordujemy biegające dookoła demony. Co ciekawe, tutaj od razu moją ulubioną bronią stała się dwururka. Jest coś niesamowicie satysfakcjonującego w doskakiwaniu do wrogów, wsadzaniu im dwóch lub w twarz i rozrywaniu ich na strzępy. Zresztą do tematu dwururki wrócę jeszcze przy okazji Fallout 4 VR. Mamy tu system rozwoju uzbrojenia i postaci, ale bardzo ograniczony. W przypadku postaci, czy też może raczej samobieżnego drona teleportacyjno-masakracyjnego, ulepszamy jego zdrowie, wydłużamy czas spowolnienia przy teleportacji albo powiększamy zasobnik amunicji. Spluwy za to mają po jednym ulepszeniu dodającym drugi tryb strzału do każdej z nich. Zdecydowanie mniej niż w podstawowym Doomie z 2016 roku. Każdy, kto grał w trochę strzelanek w goglach z kontrolerami ruchowymi, wie, że strzelanie jest bardzo naturalne i przyjemne, ale też i zwykle dość trudne. Po latach przyzwyczajania się do celowników przyklejonych na środku ekranu, tu nagle musimy korzystać z przyrządów celowniczych umieszczonych na spluwie. A w Doomie nie tylko tych przyrządów często nie ma, ale też i zaskakująco dobrze i łatwo naparza się z biodra. Na pewno pomaga fakt, że wiele spluw strzela pociskami smugowymi albo innymi formami amunicji, którą widać w czasie strzelania, więc można łatwo korygować strumień pocisków, aby trafić wroga. Ale to chyba nie wszystko. Mam podejrzenia, że gra ma jakąś formę wspomagania celowania. Nie jest to zauważalne i wcale nie mam pewności, iż coś takiego tam jest, ale jakoś zbyt łatwo mi się tu celowało i rozwalało impy seriami z karabinu z biodra. Niczym Rambo z czasów, zanim filmowcy zorientowali się, iż z broni palnej jednak skuteczniej naparza się patrząc przez celownik. Co nie znaczy wcale, że gra jest łatwa. Niektóre areny są tak wypchane falami przeciwników, że aż się przelewają jak żołądki wakacyjnych Januszów na wyjeździe all inclusive. Na jednej z nich walczymy z impami oraz rycerzami piekieł, potem pojawiają się tłuściutkie mankubusy, a kiedy i to przetrwamy, spadają na nas zagubione dusze i kakodemony plujące kulami ognistymi jak żul z płomienną zgagą. Ginąłem tam przez dobre 40 minut, ale było to w sumie satysfakcjonujące wyzwanie. Sporym problemem Doom VFR jest fakt, że cała ta kampania zajmuje zaledwie 3-4 godziny. Z jednej strony ja byłem już w tym ciągłym, szybkim teleportowaniem się zmęczony po przejściu gry, ale z drugiej to jednak dość krótko. O ile rozumiem potrzebę stworzenia kampanii, szczególnie pod wersję VR, to nie ogarniam, czemu twórcy nie mogli dodać opcji przechodzenia podstawowej kampanii w goglach. Niektóre fragmenty byłyby bardzo trudne, ale myślę, że wiele osób chętnie podjęłoby wyzwanie. I oto jest cały Doom VFR. Gra zbyt krótka, okraszona zbędnymi, nużącymi zadaniami manipulacyjnymi i trochę męcząca, ale jednak całkiem grywalna i sensownie przeprojektowana pod gogle wirtualnej rzeczywistości. Cóż,
udanego telefragowania, demonicznej zarazy na Marsie. Game on! I kto wpadł na pomysł, aby w wiarowej grze wsadzić segment wspinania się na wieżę przy pomocy platform wyrzucających nas w powietrze na kolejne piętra? Przecież takie coś w goglach odczuwa się jako jazdę windą, której kabel urwał się na 30 piętrze, a hamulce bezpieczeństwa odpadły. Przypadkowy upadek z wysokiego piętra to już w ogóle tortura dla błędnika. Nie widzicie tego przez gogle, ale ja tam zastygam w bezruchu i zamykam oczy, czekając aż upadek się zakończy. Ktokolwiek to tutaj wsadził jest wredną świnią i kakodemon powinien odgryźć mu twarz. Dranie.